Cześć moi drodzy, ja jestem Atro, witam w kolejnym odcinku z Assassina, no i cóż, lecimy sobie dalej. Ostatnie odcinki fabuły najprawdopodobniej. Ostatnio udało nam się dzięki Jacobowi zdobyć zaproszenia na bal w pałacu Buckingham, także czy tam Westminsterskim, gdziekolwiek. Także tutaj mamy, widzę, kolejne zadanie. Tym razem czas na Evie, polityka rodzinna. Evie odwiedza Dulepa Singha, by dowiedzieć się, czy istnieje drugi zestaw planów w pałacu Buckingham. Dokładnie, tak, musimy znaleźć plan pałacu Buckingham, mamy zaproszenie na imprezę w pałacu Buckingham. Staryk będzie w pałacu Buckingham, próbując zabić wszystkich naraz, także trzeba go zatrzymać. Delighted to see you again, Miss Fry. Your Highness, the plans detailing the renovations to Buckingham Palace have gone astray. I suppose you will have to make do with the copies. There are copies? Where? Not so fast. First, I have a matter of some urgency. Carrying out my plan would require stealth and speed, qualities I know you possess. Time is of the essence, Your Highness. Then make this quick, my dear. The most influential men in Parliament remain beyond my reach. But these very men have sent for carriages to prepare for the ball tonight. Acquire an official carriage, and we shall drive the politicians to their destinations. Along the way, I will meet with them. And afterward, I shall tell you where to find the plans. You're a shrewd negotiator. One must be, when one is so often underestimated. A dobra. Don't allow personal feelings to compromise the mission. What a mistake. Ukradnij pozew nie wchodząc na wewnętrzny dziedziniec, powóz. Nie przekrocz poziomu 50% uszkodzeń. No, ciekawe, ciekawe. On ma wyjechać jakoś zaraz tutaj. Nie wiem, co to teraz. Nie mam pojęcia. Porobieni. Strażak tutaj biega. A został mi jeden. Jeden już się nie chce bić. Dobra. No okej. Okay. Maza tu widzę stoi, nic sobie mi nie robi. Ale nie ma innej opcji, muszę tutaj wejść chyba. Nie wiem, gdzie jest wewnętrzny dziedziniec tutaj tylko. To jest chyba wewnętrzny dziedziniec. Ale wyjechał.
Może właśnie udało się jakoś ich wyciągnąć, żeby wyjechali, czy coś takiego, ale widzę nie bardzo. Konie mają chyba problem, bo się spłyszyły. Ojej, ty stój! Już pobity trochę, no dobra. Udało się królewski powóz wyciągnąć. Climb up, Your Highness. Where are we headed? Belgrave Square. Okay. Wiedziałem, tutaj zawalić się w taksówkarze teraz. No dobra, no jak tak trzeba, to trudno. Trudno, jak trzeba, to trzeba. Welcome, sir. Your Highness, what a surprise. Is life not about embracing the unexpected? I shall take but a few moments. Co się stało? A matter of utmost importance must be discussed. When the Commonwealth seized the Punjab from my people. It was not a seizure, but a rightful transaction. Britain promised to protect me. By robbing me of my kingdom, Parliament acted in violation of the treaty signed with my family. I trust you and your son will enjoy the ball this evening. He is newly returned from Delhi. I will share what we have discussed. It is most disconcerting. That proved quite That's valuable. It. Where to now? St. James's Park. I okay. noticed Mr. Green did not accompany you. He has other things to attend to. Ah, a pity. You two seem to get along nicely. Well, that was a problem, you see. One must not allow our personal feelings to compromise one's mission. No, pali się. That sounds like a quotation. It is. From my father. Ethan Fry. You knew him? No, unfortunately. But Mr. Green spoke of him. He sounded like an extraordinary man. He was, Your Highness. And your mother as well, Cecily Fry. She and your father were partners, inseparable. The only duo that came close to challenging Mr. Starrick. And very much in love, at least from the small amount I have been told. Cecily. I wish I could have met her. From what Mr. Green gathered, you share much in common. Your intelligence, for one. Father never spoke of her. What would Mr. Green know? He was only a boy when he trained with my father. Children can be quite perceptive, Miss Fry. Okay, trochę informacji o rodzinie tutaj Fryów. No dobra. Easy. To Parliament, please. On the double. Yes, sir. Good day, sir. Why, what are you doing here, Your Highness? I know how busy your days have been of late. A few moments of your time is all I require. This is all rather unorthodox, but continue. Britain was to protect me according to the treaty my family signed. Instead, she took my land. And now I hear Britain intends to strengthen her ties to India. Perhaps it is time to return the Punjab to her people. The Queen has supplied you with an income for God knows how long, and now okay. you bite the hand that Złodziej ucieka, dobra. It is not a matter of money. I cannot stand idle and watch by... Good day, sir. May God bless you. Jeszcze jeden chyba, co? Only one more remains. To the Gladstone residence. Do you miss India? I remember that my mother smelled of cinnamon. And when she cradled me in her arms in the summer heat, I would hold so still that she fell asleep. When I lost my kingdom, it hurt.
For truly, when they took my mother away, I saw her again 2 years before. Szkoda, że ucina tak rozmowę, to powinno być chyba trochę ciut dusza jakby droga. Good day, Mr. Gladstone. Mr. Singh! You are a hard man to pin down. I know what this is about. Your politics have worn off. Your Majesty has tired of you. So now you come begging for scraps. You wound me deeply, sir. My people deserve freedom. I am here to fight for them. Why did you lose the Punjab? I shall tell you, Your Highness. You were outgunned, outmaneuvered, and simply outclassed. Yes, the Sikhs deserve freedom. I hope with British help and progress, they shall achieve it. Then why do they cry out for their king? Britain has a duty to bring about peace. It is an enormous responsibility. Polityczne tutaj rozruchy między Anglią i Indiami, no. Far more than your policies thus far. But I hold out hope that you will make progress. My people are counting on it. Dobra. Thank you, Miss Fry, for forwarding my cause. Oh, you are welcome. I hope some good comes of it, despite Mr. Gladstone's vitriol. Those of us with the largest hearts protect them the most. Your father, for instance. From what I understand, he was extraordinarily sad, broken even, after your mother's passing. That kind of pain can blind us, cause us to say outlandish things to protect the ones we love. It's time you returned this carriage and recovered those plans. They are located in Buckingham Palace. The Queen keeps them among her personal papers in the White Drawing Room. I wish you a good evening, Miss Evie Fry. And to you, Your Highness. Dobrze, także teraz Evie doszła do wniosku, że jednak kłótnie z bratem to nie był taki najlepszy pomysł. A, idziemy oddać powóz. I potem włam kolejny do Buckingham Palace, najprawdopodobniej. Dobra, nie zgubiliście tam może wózka czy coś tam, bo taki jeździł jeden taki znalazłem, to kurde, odniosę wam, nie? La 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 la. O. No i dobra. Płaszcz zwycięstwa. Rzućmy okiem. Piękny, piękny, piękny. Ale królewski jest, będzie lepszy jeszcze, także na razie zatrzymamy. Nie ma pieniędzy. Dobra, chyba idziemy już tutaj. Pas legendarnego asasyna, pamiętna noc. Chodźmy zatem tutaj. Zobaczmy, co to jest za misja. Czy to już jest wojna ze Starikiem? Zobaczymy. Znaczy wojna. Wojna jest cały czas. Czy to już jest ostatnia bitwa? Zaraz się przekonamy. Zobaczymy. Dawaj, szybko tam. Dawaj, już. Szybko.
jeśli to byłaby naprawdę opera mydlana, to na pewno Eve i Jacob by się pogodzili na sam koniec i współpracowali i odbudowali brytyjskie bractwo na przekór wszystkim tym, którzy siedzieli na górze, bo oni są tu nielegalnie. Jeśli komu nie mówili, stwierdzili, że a pojedziemy do Londynu, pobijemy tam templariuszy, pojechali, pobili. Także Green chyba też tego nie wie. A dziwne, że nie piszą w ogóle listów ani nic, ale no dobra, ja tam się nabędę, nie? Zatem nikt nie przenosi wieści nawet do centrali, że tutaj coś się dzieje w lądku. To jest dziwne, ale dobra. Crawford Sarik planuje zaatakować w trakcie balu. Jacob i Evie muszą go powstrzymać, zabić i odzyskać fragment Edenu. Zacinamy, czyby to była ostatnia misja, już fantastycznie, bardzo dobrze. Ulala. Miss Fry? Hand him your weapons. We must enter unarmed. Pokłócili się bardzo mocno ostatnio, także... To będzie cicha przejażdżka. Go on in, sir and madam. Ho, ci ktoś mi odkurali polus. Did I hear something? No, just the voices in your own head. And yet, they are so much more pleasant than yours. Charming. Aren't I? No dobra. Ależ zamiata tą kieską, kurde, blad. Ooo! Rekonesans. Tam czerwoni. As you wish. I'm off to meet Freddy. The plans are located in the white drawing room, which is most likely locked. The captain of the guard will have a key. Okay, Jacob sobie znika. Wejdę tędy, czy nie? Bawnął się oknem. Nie mogę biegać też. Chyba muszę ku uciesze gawiedzi wleźć oknem. Chcesz wchodzić? Chyba nie. Może po prostu tam wejdę. No co jest no? Bez przesady, bez przesady. Panowie.
Nie mogę ani biegać, ani nic. Pani nie działa. Nie, nie zadziała. Musiał jakby porwać chyba kogoś z tłumu, tak mi się wydaje. Go przeprowadzić przez drzwi. O, jednego z nich. To chyba za blisko. Dobra. Mam mocny uścisk. Dobra, udało się. The lady is with me. Much obliged. Madam? No! O co chodzi? O co chodzi teraz? Wiesz, powiedział, że jest pani ze mną, to co? Nie rozumiem tego teraz. Teraz bardzo nie rozumiem. Porwę tego teraz. You are going to escort me. Keep your mouth closed and this will be over before you know it. Who are you? Gentle. Dobra. My arm. My arm. A tak spróbuję, bo takie kółko to nie będzie takie duże. My arm. The lady is with me. Much obliged. Madam? My arm. That hurts. Czterski jak cholera. Gentle. Czterski jak cholera. Mam go ogłuszyć już? Pleasant dreams. Nie mogę też kucnąć, nie widzę.
To nie był najlepszy pomysł chyba. Chyba, że porwę tego. O, czapkę zgubiłeś. To chyba nie był teraz dobry pomysł. Co ten dobry? Dzień dobry. The plans are somewhere nearby. Na wierzchu leżały, oczywiście. Now for the vault. Czy nie są tam na dole jeszcze? Jacob's most likely off stealing another carriage somewhere. Or accidentally pushing the queen down a flight of stairs. Nie, poszli sobie. Dziwne. No dobra. There you are. Oh yes. I have someone I'm simply dying for you to meet. Come with me. Czyżby teraz Jacob? Your Majesty. O! May I present Hello, Victor. Evie Fry. You are the one responsible for Mr. Gladstone's mishap. Your Majesty, I apologize. I... The cake is particularly good. Enjoy the ball. Pink, that next year when you must be going. Miss Fry. Oh. May I have this dance? Mr. Starrick, you've had your fun, but the game is over. Rapper. Listen. One, two, three. One, two. Time is a wonderful thing, Miss Fry. It heals. Jacob powinien teraz wpaść i mu ładować kulkę w łeb, tak po prostu. Tak by było chyba w Jacobowym stylu. But the mazurka ends, and then we begin again. Problem is, everyone forgets. They trip on the same mistakes over and over. People can learn. Can they? Isn't everyone around you repeating the same steps? But if one man could remember the dance, could know the time, then he could change things for the better. I have had enough. This dance is nearly over. Soon, the people will forget the generation on this terrace. The ruin you nearly wrought on London. When the music ceases, Miss Fry, your time is up. And mine begins. Okej, okay, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie teraz. Czyżbyśmy musieli Jacoba... O, tak. I witajmy się ze Starikiem. Ja muszę za Berlinem się spotkać. Andy? Ha, jest trup. Dzisiaj Aberline musiał się znaleźć na drugim końcu w ogóle wszystkiego.
Czy jest na dachu? Są czerwoni, tak jest. Aż przejdzie. Nikt mnie nie widzi. Bardzo dobrze. A podstawiony strażnik. Będzie dłuższy odcinek, moi drodzy. Starek peppered the regulars with his own men and took several guards hostage. Your weapons are in there. A, czy byś się przebrał już? Look. Right. I'll kill the imposters and rescue the captives. Okay. It's impossible to tell the difference. Oh, ye of little faith. Dobra. O Jezu. Co? Mój wolnieni już? Chyba tak. I'll get you out. Dobra. Spadam na drugą stronę. Powinien taki duży licznik czasu, kiedy muzyka się skończy, to bo tak dorzuciło trochę dreszczyku tej misji. A nikogo nie ma nada, aż dziwne. That'll do.
Ej, no przecież... No, o nie, no... Przecież to zrobiłem w innej kolejności już źle. Ojej, bez sensu. Ale damy... Będzie możliwe, że godzinny odcinek nawet. Także damy sygnał Eevee, żeby zobaczyła, tu się jest bezpiecznie, bo ona dalej tam zajmuje starika. I nie pyknie. The key to the waltz is one must lead with one's right foot. Oh my! Everything all right, my dear? Do you require assistance? I never liked balls. Okay. Here, the location of the vault. Go. Just like that? No plan? No time for plans. I'll catch up as soon as I'm rid of this infernal contraption. Dobra. Ale wiecie co? To zrobimy w kolejnym odcinku. Taki cliffhanger. To było tyle. Dzięki. Widzimy się w kolejnym materiale. Tamten może być oczywiście trwa 10 minut, ale trudno. Dzięki. Pa, pa.